z cyklu bzdury. Jedną z największych bzdur, o których już kiedyś wam opowiadałem, jest to, że szkoła uczy. Że szkoła daje wiedzę. Szkoła owszem uczy, ale uczy czegoś zupełnie innego. Szkoła uczy, jak stać się głąbem. Czyli jak stać się jedną z owiec należących do stada. Jak postępować się tak jak reszta. Szkoła uczy, w jaki sposób nie korzystać z rozumu. Na początku, zanim pójdziemy do szkoły, 97% społeczeństwa wykazuje zadatki geniusza. Czyli jak mamy te 3-4 latka, jesteśmy materiałami na geniuszy. A potem pod wpływem naszych cudownych rodzin, pod wpływem przedszkola, pod wpływem szkoły, współczynnik ilości geniuszy zmniejsza się. I szkoła po to właśnie jest, żeby przetrzebić, żeby nie było za dużo inteligentnych ludzi. Ludzie mają zasuwać, mają pracować, mają zarabiać, mają oszczędzać, a nie tworzyć. I w momencie, kiedy kończymy studia, dostajemy dyplom ukończenia wyższej uczelni, nasza wiedza jest dużo, dużo niższa niż tych, którzy nie ukończyli żadnej uczelni. Czemu? Ponieważ po pierwsze, to, co jest uczone na uczelniach, czego uczą na uczelniach, zupełnie nie jest potrzebne w życiu. Na uczelni, w szkole istnieje podstawowa zasada, że jak ktoś zdał egzamin, to to umie. Co jest wierutną bzdurą, bo jeżeli ktoś zdał egzamin, to znaczy, że to umie w tym momencie, w momencie zdawania egzaminu. Żadna uczelnia nie robi czegoś tego, żadna szkoła, żeby zdawać egzamin z tego, czego się człowiek uczył 5 lat temu. Bo współczynnik byłby mniejszy niż 4%. Nikt po 4 latach nie pamięta tego, co było 4 lata wcześniej. A po zakończeniu uczelni tego, co było ważne, na samym początku się nie pamięta. Gdy kończymy uczelnię, to współczynnik geniuszy w społeczeństwie kończącym, dostającym dyplom jest mniejszy niż 3%. Po to jest szkoła, żeby odebrać człowiekowi umiejętność samodzielnego myślenia i samodzielnego tworzenia. Pozostaje 3% tych, którzy są twórcami, którzy potrafią stworzyć coś nowego. Reszta ma być trybikiem w mechanizmie, który się nazywa społeczeństwo. I dlatego informuję was, że szkoła nie uczy systematyczności. Szkoła uczy tego, żeby człowiek wiedział, że nie ma innego wyjścia. Nie ma innego wyjścia. On musi pracować, musi zarabiać, a potem musi mieć rodzinę, musi ją kochać, musi zbudować dom, musi mieć dzieci, musi dzieci wychowywać. Musi raz w roku pojechać na urlop, bo musi odpocząć, żeby mieć nowe siły do pracy. I informuję was, jest to największa bzdura. Mówię nie do wszystkich, mówię do tych, którzy jeszcze
jeszcze myślą. Informuję Was od razu o kolejnej bzdurze, którą możliwe, że opowiem za chwilę. Kolejną potworną bzdurą jest to, że im więcej oszczędzamy, tym więcej posiadamy. Bzdura. Nikt nie dorobił się majątku poprzez oszczędzanie. Nikt nie dorobił się wiedzy poprzez uczelnie. Nawet Einstein nie po to chodził na studia, żeby czegoś się dowiedzieć. Chodził po to na studia, żeby dostać prawo wykonywania zawodu profesora. Tylko po to, bo chciał zostać na uczelni. I informuję wszystkich profesorów, których znam i którzy mnie znają. Kochani, jesteście mistrzami w wierzeniu, że to ma sens, że uczelnie mają sens.